Powiedzmy, że mamy do obliczenia taką całkę nieoznaczoną. Całkę z funkcji 3x² dodać 2x razy e do potęgi x do trzeciej dodać x² po dx. No na pierwszy rzut oka może to się wydawać skomplikowane, no bo tu mamy jakiś wielomian razy funkcja wykładnicza i w wykładniku mamy znowu jakiś wielomian i to inny niż tamten. No i w zasadzie nie wiadomo, od czego tu zacząć w ogóle. No ja pokażę, że to jest tak naprawdę bardzo prosty przykład. Na tym przykładzie pokażę, co to jest coś, co się nazywa całkowanie przez podstawienie. Całkowanie przez podstawienie. No i tutaj chodzi o to, żeby zauważyć, że to jest tak naprawdę pochodna funkcji złożonej i żeby zauważyć, jakiego złożenia to jest pochodna. I wtedy będziemy w stanie wykonać odpowiednie podstawienie, takie sprytne, które nam znakomicie uprości to całkowanie. No to co tu można zauważyć? Popatrzmy na to wyrażenie tutaj. Ono jest pochodną tego wykładnika tutaj. Co z tego wynika? No popatrzmy, możemy na przykład ten wykładnik oznaczyć sobie jakąś nową literką, powiedzmy u. To będzie moja nowa zmienna, że u to jest x do trzeciej dodać x². No i powiedziałem, że pochodna tego u to jest to wyrażenie tutaj. No obliczmy tę pochodną. Napiszę to wprost, czyli du po dx. Liczę pochodną du po dx. No to będzie 3 razy x² dodać 2x. No różniczkować już umiemy. Więc wiemy, że to będzie tyle. No dobrze. No i to rzeczywiście jest to wyrażenie, które tam w ramkę wziąłem. Wezmę to jeszcze raz tym samym kolorem, żeby to podkreślić. No i co z tego wynika? No to z tego wynika, że możemy tutaj w tej całce dokonać zamiany zmiennych. Postawić nową zmienną u do tej całki. No ja tutaj nie będę wnikał dokładnie w formalne definicje, co to jest zamiana zmiennych w całce, jak to się robi, tylko tutaj taką mnemotechnikę pokażę. Ja ją bardzo lubię, muszę przyznać. Popatrzmy na tą pochodną tutaj. To wygląda jak taki iloraz. du po dx. Wygląda jak iloraz du i dx. To tak naprawdę nie jest iloraz. To jest po prostu takie oznaczenie na pochodną. Ale możemy jak gdyby udawać, że to jest iloraz. I tutaj chciałoby się pomnożyć obie strony przez dx. Czyli napisać takie wyrażenie. Że du to się równa 3x² plus 2x razy dx. No i to jest równanie, które niesie tę samą informację co to, tylko to jest równanie zapisane w takiej postaci różniczkowej, że różniczka du to jest 3x² plus 2x dx. No dobrze. No i po co mi to było? No to mi było po to, że teraz ja tutaj dokonam zamiany zmiennych, tak jak mówiłem. Napiszę tutaj tę całkę, troszkę w innej kolejności te czynniki. Napiszę najpierw e do x do trzeciej dodać x², a potem napiszę 3x² plus 2x dx. No i zauważmy, że to wyrażenie tutaj to jest po prostu du. No bo to jest to samo, co tutaj. To jest to samo. No więc mogę zastąpić to przez du. Z kolei ten wykładnik tutaj to jest moje u. Tak właśnie było to wybrane. No i tak to się tutaj wszystko ładnie zbiera, tak to się ładnie tutaj nam układa, że to jest całka z e do wykładnika u razy du, czyli całka po du. No jak tak to zapiszę, no to widać, że to całkowanie bardzo łatwo jest wykonać, bo to jest po prostu całka z e do u, to jest po prostu e do u. No plus jeszcze dowolna stała c, dowolna stała całkowania zawsze wychodzi. No i to można by powiedzieć, że to jest wynik. No ale tutaj mamy e do u, czyli mamy funkcję u, a tutaj mieliśmy funkcję x pod całką, więc chciałoby się wrócić z portem do x, więc wystarczy teraz sobie przypomnieć, co to było u. I tutaj podstawić z powrotem x zamiast u. Na u to było x do trzeciej plus x², czyli to będzie x do trzeciej, dodać x², dodać dowolna stała c. No i już. To jest właśnie wynik tego całkowania. Zadanie jest rozwiązane. Czyli widzimy, że tutaj udało nam się wykonać takie sprytne podstawienie, taką sprytną zamianę zmiennych, która pozwoliła bardzo łatwo to całkowanie wykonać. No i teraz zachęcam Cię do tego, żeby zróżniczkować tę funkcję, którą tutaj mamy. No i właśnie przy różniczkowaniu okaże się, że trzeba będzie skorzystać ze wzoru na pochodną funkcji złożonej, tak jak mówiłem na początku, my będziemy mieli pochodną funkcji wykładniczej, czyli e do tego samego wykładnika razy pochodna tego wykładnika razy pochodna funkcji wewnętrznej. No i tutaj właśnie odgadliśmy, co to jest za funkcja wewnętrzna, że ta funkcja wewnętrzna to jest u. Mamy e do u razy pochodna u. Właśnie dzięki temu, że to jest pochodna funkcji złożonej, no to nam się udało takie sprytne podstawienie tutaj znaleźć i tę funkcję łatwo scałkować.